Pod jest wspaniałą konfą. Odkryliśmy kilka nowych osób, które miały do przekazania wiele mega fajnych informacji. Szymon na końcu rozwalił konferencję naprawdę mega merytoryczną prezentacją. Polecam. SEO chyba najbardziej przypadła mi do gustu prelekcja SEO Surfera, Grześka Strzelca, też bardzo merytoryczna prelekcja. Myślę, że po pierwsze jest na pewno taka ścieżka merytoryczna, zdobycie jakiejś wiedzy, a po drugie no integracja, która jest i na samym evencie związanym z zdobywaniem wiedzy od prelegentów, ale też tym, co się dzieje poza. Bardzo fajne wydarzenie. Brakowało takich wydarzeń w ostatnim czasie. Jak najbardziej polecam takie barcampy. I przypomnę też, że osoba, która najwięcej barcampów odwiedzi, dostanie bilet na główną konferencję, więc jakby warto jeździć po Polsce, warto poznawać ludzi i warto brać udział w tych wydarzeniach. Generalnie bardzo fajne i merytoryczne prezentacje, także świetna dawka wiedzy. Tak, jeżeli ktoś ma tylko możliwość, to zapraszamy na inne barcampy w wszystkich miastach wojewódzkich. No a przede wszystkim na główną konferencję w Krakowie. Jeżeli chodzi o samą konferencję, była świetnie zorganizowana. Było dużo fajnych ludzi, przede wszystkim ciekawych prelekcji. Nie zawsze mamy odwagę zapytać na tle grona słuchaczy, a tutaj w kuluarach możemy zadać tych pytań ile chcemy i rozmawiać z prelegentami dowoli. Bardzo, bardzo spoko, bardzo luźno. W ogóle mi się tutaj bardzo podoba. Ja tutaj nigdy nie byłem, mimo że byłem już tu w Bristolu kiedyś na sushi. Bardzo fajna scena, bardzo fajnie, że było dużo, było mało ludzi, było bardzo kameralnie. Można więcej rzeczy powiedzieć. Na oficjalnych konferencjach, akurat w naszej branży, słychać dużo hejtu potem po konferencjach, więc akurat w barcampowych można potem dużo rzeczy z ludźmi przegadać, którzy mają dodatkowe pytania, no i łatwiej jest obsłużyć 80 ludzi niż 1915, które będzie 16 września. Kolejne barcampy to ja oczywiście polecam, ja w ogóle zachęcam moich ludzi, którzy pracują jakby z całej Polsce, żeby minimum na jednym się pojawić, przynajmniej w najbliższym mieście. Sam się zapisałem, już sobie kupiłem bilety na niektóre. Naprawdę dobry poziom prezentacji, nie spodziewałem się, że na barcampie tak będzie. Spodziewałem się, że na barcampie to będą raczej krótkie wystąpienia, takie może raczej zapowiedzi tego, co będzie na głównej konferencji. Jak najbardziej polecam, bo w sumie Damian i Grzegorz zadbają na pewno o dobry poziom prezentacji w innych miastach, więc no, ja bym im zaufał i przyszedł. Przede wszystkim to jest też fajne, że można być w różnych miejscach, tak samo skorzystać z okazji być w różnych miastach. Polecam. No, mi się wydaje, że dużo ciekawych ludzi, dużo ciekawych znajomych. Jak branża SEO długa i szeroka, tak zawsze tą wiedzę można sobie uzupełnić i poszerzyć. Oczywiście polecam to wydarzenie wszystkim i warto się zobaczyć. Widzimy się w Krakowie we wrześniu. Do zobaczenia. Cześć.